Siemaneczko, dzisiaj krótko i na temat. Jedno słowo, valdez112.pl. Także zaczynamy powtóreczkę od Valdeza czołgiem Lightem T-54 Lightway. Jest to ruska linia, czołg dynamiczny. Jak to wiadomo, Light jest dobrym kamo, ale jest to bardzo, jeśli chodzi, mocno opancerzony light. Jeden chyba z najmocniejszych opancerzonych light, najwięcej może wytrzymać. Zobaczymy, co tu Valdez zrobi. Wyspotował pierwszy, drugi czołg. Widać styl jego gry. Light tam jest dosyć mocno agresywny, nawet można powiedzieć, że bardzo. Nie bawi się tam z wrogiem, od razu atak. Cztery czołgi wyspotowane na dzień dobry. Zobaczymy, co tu zrobi. Już to strzelił, 118 damage'a już jest na stronie Valdeza. Także pięknie strzał wyszedł. Musiał poczuć. Tu macie pokazane siłę tych amunicji. Przebicie 75, uszkodzenia 250, patrzcie, i z drugi strzelił. Niestety nie był w stanie przebić, odbił kolega 390, aż 390, dosyć potężne działo, ale niestety się odbiło. Czy niestety, na szczęście od Valdeza, tak? Przebicie na złocie ma 235, także już nawet na dziesiątki możemy się ładnie pobawić. Valdez strzelił, na razie 477 damage'a, ale jak to widzimy, na razie to jest początek, delikatnie trzeba wybadać, gdzie, co, jak jedzie. Jeśli jakieś błędy popełnię, to sorry, jest godzina druga czy trzecia w nocy już. Ja za chwilę tak naprawdę idę spać i za chwilę jeszcze idę, wstaję, o tak powiem. Zostało mi 3 czy 4 godziny spania, ale robię dla was filmik, także więc łapeczka dajcie. Będę happy. Motywacja. Jeszcze taka krótka informacja. Jeśli osiągniemy tu na tym zegarku 10 tysięcy subskrypcji, zrobię konkurs. Będzie szansa do wygrania. Będzie do wygrania czołg premium. W stylu, ja sądzę, zawsze chciałem sobie kupić SU-100Y. Także nie kupię sobie, kupię wam. Jeśli osiągniemy 10 tysięcy, także im więcej lajków dacie pod takim filmem jak ten, tym szybciej te 10 tysięcy osiągniemy i tym szybciej będzie konkursik z losowaniem. A w tej chwili patrzymy, jak Valdez Isem trzecim, Isa trzeciego męczy. No już niestety, oj, kolejny ding niestety, ale za chwilę go pokonamy i już nie ma szans. Tak jak mówiłem, nie ma szans, zginął. Kolega Valdez zrobił 1300 damage'a. Ale tak jak widać, to jeszcze jest początek. Tu jeszcze można naprawdę nastukać mnóstwo damage'a. Tak jak wcześniej mówiłem, bardzo agresywnie gra. Bardzo agresywna pozycja w ogóle tu jest. Groźna, ale kolega, jego pasja, widać, to są lighty, same powtórki były lightami. Jestem aż ciekaw, czy kiedyś wyśle nam powtórkę jakimś innym czołgiem. Może jakimś ciężkim do odmiany. Ale jeśli nie, jeśli będzie wysyłał lighty, też będziemy lighty tu rzucać, bo ja lubię takie akcje. Lubię agresywnie grać i lubię oglądać agresywne bitwy. O, leopardzik, pięknie wyszedł. 1800 damage'a zrobione. Szuka bicia. Rozgląda się, kogo tu można uderzyć. I z drugi AMX, tak nie, właśnie tak myślałem, że troszkę mocno się już teraz odsłania.
ale drużyna przeciwnika jest mocno rozbita. Pięknie w ruch weszło. Kolejny strzał, 2100 damage'a. Po spocie teraz wchodzi damage. Zobaczcie, 600 damage'a po spocie. Także ładnie. Tu AMX się wychylił bokiem, więc dostał. Oj. Ach, Leopard, groźny zawodnik. Ru wyskakuje, ale to był jego błąd. To był ostatni jego wyskok. Teraz może skakać w garażu jak chce. A jeśli ktoś ogląda, jeśli ktoś będzie chciał wskoczyć na live'a, live będzie w środę. Tak sądzę, że będzie od godziny 10 do godziny 3. Później zrobimy chwilę przerwy i znowu zrobimy live'a od godziny 5 do godziny tak 9 w nocy. Także będzie dwie części live'a. Ach, to bitka, pięknie. Trzeci kill. Zobaczymy, ile tych killów będzie. Drużyna mocno już wygrywa. Jedziemy teraz po nagrodę główną, po ciasteczka, po artylerię GW Panther. Celuje. Walde strzelił. Ach, GW Panther też strzelił. Dobrze, że nie ściągnął kolegę. Kolega ma czwarte jego killa. 3200 damage'a. Kolejna artyleria nie celnęła. Jeden strzał. Dobije. Czy ktoś dobije tą artylerię? Valdez dobija. Leci na MX-a. Czy będzie szósty kill? Już. Prawie. Ach, szkoda. A teraz przejdziemy do wyników. Także mamy tu wyniki. Bardzo dobra bitwa na lajcie. Przypominam, była to bitwa Valdeza 112.pl. Ma on tu emeczkę, spotter, brutal i tak dalej, i tak dalej. Kontakt z jego czołgiem miało 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 czołgów. 11 czołgów poczuło, że Valdez się kręci, że się spotuje i tak dalej. Zobaczymy, co on tu zrobił. 3577 damage'a, także nieźle. 5 kili, szkoda, że ten właśnie ostatni strzał nie wyszedł. Minimalnie szybciej by było przeładowanie, to by było 6 kili. 1523 expa. Nieźle. Damage zrobiony przez Valdeza, to macie, tak jak mówiłem wcześniej, 3500 z hakiem. Z odległości ponad 300 metrów to jest 1400. Na 19 strzałów 17 wyszło. Wyspotowane 2274. Zarobione. Ogromna suma tu jest zarobiona, 58. No wiadomo, light musi strzelać czasami z golda. No i to tak się kończy. Ale i także dobrze, że jest na minusie. Za ammo zapłacił 30 tysięcy, za naprawę pojazdu 7 tysięcy. Jeśli by miał konto premium, miałby 18 tysięcy. Gratulacje za tą bitewkę. Przypominam jeszcze raz, za niedługo konkurs, jeśli dobijemy do 10 tysięcy moich subskrypcji, zrobię live'a z konkursem. Pod konkursem będą właśnie komentarze. Ja z tych komentarzy zrobię losowanko i ktoś wygra czołg ciężki. Fajnie by było, jeśli byście dobili teraz lajka, zasubskrybowali, jeśli nie subskrybujecie, dlatego żeby właśnie rozwinąć mój program, mój kanał, żebym miał większą motywację. Raczej ja mam motywację dobrą, to jest moje przede wszystkim hobby, ale chodzi o te 10 tysięcy. Zrobimy 10 tysięcy, to będzie czołg premium, ktoś dostanie i co 10 tysięcy zrobimy jakieś losowanko. W międzyczasie też jakieś konkursiki będą, a w tej chwili żegnam się. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku.